Rozłóż wielomian W na czynniki. Najpierw zastanówmy się, czy można ze wszystkich trzech czynników wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias. Widzimy, że w każdym z wyrażeń pojawia się x. Więc możemy x wyciągnąć przed nawias. Zastanówmy się, x do jakiej potęgi mogę wyciągnąć ze wszystkich trzech wyrażeń. Widzimy, że można wyciągnąć x do potęgi trzeciej, dlatego że wyrażenie x do trzeciej jest zawarte w wyrażeniu x do czwartej oraz w wyrażeniu x do piątej. Zwróćmy uwagę, że x do piątej możemy rozpisać jako x do potęgi trzeciej razy x do potęgi drugiej. Przy mnożeniu potęg o wspólnej podstawie wykładniki dodajemy. 3 plus 2 daje nam z powrotem 5. Natomiast x do czwartej możemy rozpisać jako x do trzeciej razy x do pierwszej. Jedynki nie piszemy. Mamy 3 plus 1 daje nam 4. Oczywiście wyrażenie x do trzeciej zostaje w całości. W to miejsce wpisujemy taką liczbę, która pomnożona przez x do trzeciej z powrotem da nam 2x do piątej. Ponieważ tu jest jedynka, a tu mamy dwójkę, więc na pewno w tym wyrażeniu pojawi się 2. No i specjalnie rozpisaliśmy sobie x do piątej jako x do trzeciej razy x do drugiej. X do trzeciej już zostało wyciągnięte przed nawias, więc w nawiasie jeszcze zostaje x do drugiej. Tu mam teraz minus, więc minus przepiszemy. I znowu, ta liczba, którą tu wpiszemy, pomnożona przez x do trzeciej, musi nam dać minus x do czwartej. Rozłożyliśmy sobie x do czwartej jako x do trzeciej razy x. X do trzeciej już zostało przepisane, więc zostaje nam tylko x. No i tu musimy wpisać liczbę, która pomnożona przez x do trzeciej da nam minus x do trzeciej. Jest tutaj znak minus i oczywiście 1 razy x do trzeciej da nam z powrotem x do trzeciej. W nawiasie pojawiła nam się funkcja kwadratowa. Aby dalej rozłożyć ten wielomian na czynniki, zamienimy postać ogólną funkcji kwadratowej na postać iloczynową. Przypomnijmy, jeżeli delta będzie dodatnia, nasza postać iloczynowa wygląda następująco. A x minus x1, x minus x2. Gdzie x1 i x2 są pierwiastkami funkcji kwadratowej. Jeżeli delta będzie równa 0, postać iloczynowa wygląda następująco. A x minus x0, przypominam, to jest tylko jedno miejsce zerowe, do kwadratu. Natomiast jeżeli delta będzie ujemna, nie mamy postaci iloczynowej. Czyli mamy brak postaci iloczynowej. W takim wypadku rozkład na czynniki zatrzymuje się na tym etapie. Więc musimy najpierw policzyć delta, aby stwierdzić, czy w ogóle postać iloczynowa naszej funkcji kwadratowej istnieje. Wypiszmy sobie współczynniki a, b i c. Przypominam, a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli w naszym wypadku 2. B to jest to, co stoi przy x, czyli u nas minus 1. A c to jest wyraz wolny, w naszym wypadku minus 1. Obliczmy deltę. Przypominam wzór b kwadrat minus 4ac. Podstawmy do wzoru. Za b wstawiamy minus 1. Za a wstawiamy 2. I za c wstawiamy minus 1. Co nam daje? Minus do kwadratu daje plus, czyli mamy 1. Minus razy minus da nam plus. 4 razy 2, 8. Dostajemy deltę równą 9. Delta jest dodatnia,
Czyli będzie istniała postać iloczynowa i będzie ona takiej postaci. No to widzimy, że trzeba policzyć x1 i x2. Policzmy x1. Przypominam wzór minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Nasze b wynosiło minus 1, czyli minus b to będzie 1. Pierwiastek z delty, że policzmy tu jeszcze, ponieważ delta wynosiła 9, a pierwiastek z delty wynosi 3. Czyli mamy minus 3 przez 2 razy a. Nasze a wynosiło 2, czyli mamy 2 razy 2, czyli 4. Dostajemy minus 2 czwarte, co po skróceniu daje nam minus 1 drugą. Obliczamy x2 ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawiamy nasze dane. Minus b to jest 1 plus pierwiastek z delty, czyli plus 3 i przez 2a, czyli w naszym wypadku 4. Dostajemy 4 przez 4 równa się 1. Teraz zamienimy naszą postać ogólną funkcji kwadratowej na postać iloczynową. Dostaniemy. To, co było przed nawiasem, przepiszmy. Teraz z postaci iloczynowej najpierw mamy a. Nasze a wynosiło 2, więc zapiszmy razy 2. Następnie w pierwszym nawiasie dostaniemy x minus x1. Nasz x1 wynosił minus 1 druga, czyli będzie x minus minus 1 druga, czyli plus 1 druga. A w drugim nawiasie mamy x minus x2, czyli u nas x minus 1. Możemy jeszcze tylko ładniej zapisać rozkład na czynniki, czyli zamienić miejscami dwójkę z x do trzeciej i dostaniemy 2x do trzeciej, x plus 1 druga i x minus 1.